Witamy na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Indeks. Dzisiaj spotkamy się na debacie, której temat brzmi następująco. Sytuacja polskiego przedsiębiorcy. Polskie państwo pomaga czy przeszkadza? Mam zaszczyt teraz przedstawić naszego gościa z Warszawy, wybitny polski ekonomista, komentator gospodarczy, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, pan Andrzej Sadowski. Naszym drugim gościem jest członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Jerzy Hausner. Jego również przywitajmy brawami. Zaś debatę poprowadzi dla nas dziennikarz TVP Kraków, pan Sławomir Mokrzycki. Debatę otworzy opiekun naszego koła, profesor Jan Czekaj. Dziękuję bardzo. Właściwie wszystkie obowiązki prowadzącego czy otwierającego spotkanie zostały spełnione, w związku z czym ja nie będę tego przedłużał. Chcę tylko powiedzieć, że z reguły otwiera to ktoś znaczniejszy niż ja, ale jest dzisiaj posiedzenie wyjazdowe kolegium rektorskiego, w związku z czym żaden z rektorów nie mógł dzisiaj tu uczestniczyć i otwierać. Zapraszam w takim razie do debaty. Bardzo się cieszę. No nie będę już tych panu wybitnych ekonomistów przedstawiał, bo zrobili to za mnie studenci. Zacznijmy może od razu od takich istotnych aktualności. Rząd z dużą pompą przedstawił projekt ordynacji podatkowej. Ja się uśmiecham, bo przyznaję, że wzruszyłem się, jak przeczytałem, że wreszcie fiskus będzie miał ludzką twarz. I patrzę na... Pan profesor pozwoli, że zacznę od naszego gościa, bo pana traktuję jako gospodarza. Pan się też wzruszył, czy nie? Nie. No, trudno tutaj mówić o wzruszeniu, bo wzruszenie raczej się kojarzy z czymś bardzo pozytywnym. Dzisiaj rano w serwisie mediowym była informacja, że parlament pracuje usilnie nad zmianą procedury postępowej przed sądami, bo jednak kilkunastoletni czas rozstrzygania sporów podatkowych powoduje, że firmy są zabijane ze względu na upływ czasu i niemożliwość dochodzenia sprawiedliwości w przewidywalnym terminie. Stąd to nie jest tylko kwestia ordynacji podatkowej, która powinna być już dawno temu zmieniona i zrobiona. Dzisiaj nie mamy do czynienia nawet z założeniami, tylko z kierunkowymi deklaracjami, jak to ewentualnie w przyszłości może być. I dzieje się to w momencie, kiedy prezydent wniósł bardzo konkretne rozwiązania do parlamentu, które jak widać nie uzyskały akceptacji rządu, a w tym przepisanie pewnych artykułów z konstytucji mówiących o domniemaniu niewinności, łącznie z domniemaniem niewinności u podatnika, na co jak do tej pory rząd nie przystał i nie poparł inicjatywy prezydenta. Stąd w tym kontekście trudno mówić o jakiejkolwiek nawet szczerej woli zmiany tego stanu rzeczy, w którym polski przedsiębiorca jest traktowany gorzej niż przestępca. A mówię to całkowicie odpowiedzialnie, dlatego że przestępca korzysta z domniemania niewinności w całym procesie aż do momentu skazania przez sąd i dopiero wtedy uznawany jest winnym. Natomiast w Polsce w systemie, tak jak zauważył kiedyś wiceminister gospodarki, co go zaskoczyło, kiedy obejmował urząd, przedsiębiorca jako podatnik od razu traktowany jest jako przestępca w tym systemie. Chciał to zmienić, ale na koniec stwierdził, że mu się nie udało, bo urzędnicy mu nie pozwolili. Stąd powstaje pytanie, kto ma w Polsce konstytucyjną władzę? Czy organy, które są wymienione w konstytucji, czy nie wymienieni w konstytucji urzędnicy? Dziękuję. Panie profesorze, jest jakieś światełko w tunelu? Bo tak się zastanawiam, że no jasne, że można to było zrobić lata temu. Oczywiście, że tak, ale jak zaczyna się mówić, to może coś się zmieni. Nie wiem kiedy, bo ta ordynacja teoretycznie mówi się 2017-2018, ale może pan znajdzie jakiś punkt zaczepienia. Ja opowiem autentyczną historię, to nie jest anegdota, która pokazuje
no jednak dosyć pesymistyczne moje nastawienie, przynajmniej na teraz. Warto zapamiętać ten argument, który nasz gość użył. Rząd przedstawia dzisiaj założenia do nowelizacji ordynacji w sytuacji, gdy Kancelaria Prezydenta Rady Ministrów, de facto prezydent, przesłał projekt. To na pewno nie zapowiada powodzenia temu przedsięwzięciu, jeżeli dwa ośrodki władzy związane z ugrupowaniem rządzącym rywalizują w tej sprawie. Polscy przedsiębiorcy dzisiaj nawet czasami wolą zapłacić podobny albo nawet wyższy podatek za granicą, bo wcale niekoniecznie muszą trafiać do tak zwanych rajów podatkowych, tylko z jednego względu, że tam mają bezpieczeństwo zagwarantowane, bo nikt nie urządza polowania z nagonką na przedsiębiorców. Stąd na przykład jak doradzaliśmy przez dwa lata samorządowi województwa opolskiego, to problemem dla województwa była masowa emigracja już nawet nie obywateli na teren Niemiec, tylko firm na teren Czech, gdzie polskie firmy się najzwyczajniej przenosiły i przerejestrowywały, a to tylko dlatego, że w momencie kilku kontroli w ciągu roku w firmie działalność po prostu była w dużej mierze paraliżowana, no i ta zmienność interpretacji prawa. Całkowicie jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek interpretacji jako centrum, bo to tylko oznacza, że w Polsce nie ma systemu jako prawa podatkowego, tylko mamy kazuistyczny zbiór bardzo złych, szkodliwych przepisów, które oczywiście nie wynikają z głupoty rządzących, tylko wynikają właśnie z braku przemysłu politycznego i akceptacji różnych rozwiązań, które są dedykowane bardzo wąskim grupom interesów, stąd system staje się niespójny, a przez to bardzo łatwo wtedy traktować ten instrument jako instrument kontroli, a de facto niszczenia firm. W Polsce mamy jakościowo gorszą sytuację niż w PRL-u, bo w PRL-u, już tak mówiąc szerzej, system podatkowy nie był systemem kontroli policyjnej. Dziś ci, którzy występowali przeciwko systemowi, mieli swoje teczki na policji politycznej i to była garstka. Dzisiaj teczkę każdy z was i my mamy, i to nie na policji politycznej, tylko w Urzędzie Skarbowym. W dodatku musimy raz do roku pisać na siebie donos w postaci PIT-u i pod groźbą kary właśnie jeszcze to składać. Czyli sytuacja jakościowo jest gorsza, bo dotyczy nie tylko przedsiębiorcy, ale i zwykłego obywatela. To ja chciałem o jeden konkret zapytać, bo przeczytałem gdzieś, że pan wypowiadał się bardzo pozytywnie, wręcz podawał za przykład podatek belki, znaczy chodziło o mechanizm, o funkcjonowanie, nie o sam fakt, że się ściąga pieniądze z tych, którzy zarabiają na giełdzie chociażby, ale prosty i tani sposób poboru. Pan to podtrzymuje? 3 tygodnie temu minister finansów zaprosił kilkuosobową grupę, w której byłem, na prezentację, jakiego tutaj niebywałego szczęścia doznamy, kiedy zostanie wprowadzona na szeroką skalę możliwość elektronicznego składania deklaracji podatkowych przy utrzymaniu tego bardzo skomplikowanego i nieszczęśliwego systemu, który Bank Światowy ciągle klasyfikuje w drugiej dwusetce jako jeden z gorszych i wrogich systemów podatkowych, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. W Polsce mamy pozytywny właśnie podatek, odwołuje się tutaj do czasów rządów pana profesora, w której kwestionując zasadność tego podatku wtedy w Polsce, wprowadzono rozwiązanie, gdzie od kilkunastu milionów klientów swojego banku bank może zapłacić jednym przelewem do jednego urzędu skarbowego podatek od tak zwanych zysków kapitałowych. W innej sytuacji każdy z nas musiałby dostawać od banku rozliczenie taką, jaką dostaje od firmy, gdzie wszystko jest wyliczone, indywidualnie składać deklaracje i wysyłać do urzędów skarbowych. Rząd uzyskuje te same pieniądze, ale niezwykle tanią, skuteczną i bardzo prostą metodą. Stąd każda personalizacja podatku jest bardzo kosztowna i w poborze, i w kontroli, i powoduje, że tracimy miliony godzin naszego cennego życia tylko na coś, co politycy publicznie przyznają, że nie są w stanie wypełnić, mimo że głosowali za tym obowiązkiem dla milionów swoich wyborców.
Panie profesorze, to ja sięgnę do tych czasów, kiedy pan był ministrem. Nie można było tego podatku, modelu podatku Belki rozszerzyć wtedy? To były czasy, którymi myśmy też zajmowali się systemem podatkowym. I oczywiście zawsze można każdemu w sposób zasadny postawić zarzut, że nie rozwiązał wszystkich spraw do końca. I ja ten zarzut przyjmuję. Nie, to nie był. Z pokorą. Ja rozumiem, że była jasność, to nie był zarzut. Nie, ale ja to przyjmuję z pokorą, bo po prostu tak jest. To nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że nie można wszystkiego rozwiązać. No ale nie można. Ale prawdą jest, że nie jest rozwiązanie. Nie będę przerywał. Prawdą jest, żeśmy tego do końca nie rozwiązali. Natomiast jaki był sposób myślenia? Tak? Po pierwsze, nie próbowaliśmy zmieniać konstrukcji systemu podatkowego. Raczej chcieliśmy pójść w kierunku właśnie wprowadzenia ordynacji podatkowej jako podstawy, która czyniłaby system podatkowy czytelnym i bezpiecznym dla podatnika. Tak się nie stało, od razu chcę powiedzieć. Ale zasada, że potrzebujemy podstawy systemu podatkowego w postaci ordynacji podatkowej była wtedy przyjęta. Po drugie, no poszliśmy w kierunku obniżenia podatku, co pociągnęło za sobą także w konsekwencji zmianę sytuacji podatkowej tych, którzy płacili, prowadząc działalność gospodarczą, prowadzili także, płacili podatek osobisty. Po trzecie, myśleliśmy wyraźnie o zmniejszeniu obciążeń podatkowych we wszystkich innych postaciach podatku. Znaczy ideałem, który wtedy chodził nam po głowie i z Mirkiem Gronickim się spieraliśmy, bo Mirek chciał to na poziomie 18, a ja chciałem na poziomie 19, to był 19% PIT, 19% CIT, 19% VAT. Tak? I to później zostało trochę przyjęte, bo gdy PO zaproponowało 3 razy 15, przeciwko czemu protestowałem, bo uważałem, że tego się nie da zbilansować, to uważałem, że to zbilansowanie na poziomie 3 razy 19 w Polsce było możliwe i bardzo upraszczałoby, no bo zmniejszenie ilości stawek upraszczałoby bardzo, bardzo system. Suma summarum mogę powiedzieć, że teraz, jak patrzę wstecz, kroki, które myśmy uczynili, były we właściwym kierunku, natomiast na pewno nie są one zamknięte, nie były one wystarczająco zamykające cały problem. Natomiast też pamiętajmy, bo ta uwaga jest bardzo ważna, że ordynacja podatkowa i przepisy systemu podatkowego nie działają w kształcie, w którym wtedy one były stosowane i chcę wyraźnie powiedzieć, że później sytuacja się pogarszała. I za każdym razem, nawet jak wprowadzamy przyzwoite ustawodawstwo, to sposób jego interpretowania, sposób jego stosowania, sposób jego egzekwowania odbiega od założeń i intencji i na to niestety przyzwalamy. Na ogół jest tak, że nawet jak zrobimy właściwy krok w dobrym tempie i we właściwym kierunku, to potem uczynimy 3-4 małe kroki, które będą nas cofać wstecz i system wraca do pewnego, ja nazywam to kolejnowaniem systemu, czyli powrotem na stare tory. I to jest nacisk, chcę wyraźnie powiedzieć, w tym przypadku nacisk służb skarbowych, ale także reakcja polityków na różnorodne indywidualne wydarzenia, na incydentalne wydarzenia. Za każdym razem próbuje się za pomocą właśnie posunięć legislacyjnych rozwiązywać różnego rodzaju doraźne problemy. W związku z tym komplikujemy system prawny, co ułatwia urzędnikom oczywiście wprowadzanie tej interpretacji. I to jest choroba naszego państwa, za którą kryją się te słabości systemowe. Proszę. 2 lata temu została w Polsce wykonana analiza i o jak często zmieniają się przepisy podatkowe. I wyszło na to, że od kilku lat przepisy podatkowe i interpretacja tych przepisów zmienia się w Polsce, proszę uważać, co 2 dni. Także mamy kompletnie niestabilną, w jakikolwiek sposób nieprzewidywalną sytuację, stąd naprawdę nic dziwnego, że polskie firmy szukają dla siebie bezpiecznej przystani poza jurysdykcją Unii Europejskiej, poza jurysdykcją tutaj podatkową naszego kraju. Nie ze względu na to, żeby, jak mówiłem, płacić niższe podatki, tylko naprawdę, żeby czuć się bezpiecznie, bo jedną decyzją można wywrócić nawet najlepiej prowadzony w Polsce biznes i tych przykładów tak zwanych medialnych jest naprawdę bez liku, kiedy firmy zatrudniające po kilkadziesiąt, kilkaset osób jedną decyzją aparatu skarbowego są po prostu likwidowane. I procesy, które trwają właśnie te kilkanaście lat, jak przy
przypadku JTT i wielu innych firm, no pośmiertnie można powiedzieć rehabilitują przedsiębiorców i przyznają jakieś odszkodowania, natomiast tego wysiłku, żeby stworzyć tak duże firmy, niestety nie da się już uratować i otworzyć. Ale odpowiadając też na pytanie, które wcześniej padło, dlaczego tak się dzieje, no wielokrotnie rozmawiamy z premierami, ministrami, posłami, no, prezydentami i w momencie, kiedy pokazujemy, że w innych krajach jednak spokojnie pewne rzeczy są zrealizowane i w Polsce wystarczy tylko kwestia właśnie podjęcia decyzji tak zwanej politycznej, żeby to wprowadzić, tak jak podjęto decyzję polityczną rządu premiera Millera, żeby wprowadzić podatek liniowy dla przedsiębiorców, to była kwestia decyzji politycznej i jak widać skutecznie zrealizowana, to ciągle słyszę taką odpowiedź, że tego się nie da zrobić. Wtedy pytam się pana premiera, ministra i tak dalej. Panie premierze, za pana i mojego i naszego życia upadł Związek Radziecki. Jego armię udało się z Polski wyprowadzić, a pan twierdzi, że nie da się zmienić tego czy innego przepisu, no raczy pan żartować. Panie profesorze, wrócę na moment do tych 3x15 Platformy Obywatelskiej. Sądzi pan, że na dzisiaj coś takiego byłoby możliwe, jeśli tak, to na jakim poziomie? 17, 18? Żeby się bilansowało. Żebym odpowiedział naprawdę poważnie, no musiałbym jednak mieć dostęp do informacji i czas na to, żeby je przeanalizować. Tak? No nie potrzeba więcej pewnie niż tygodnia czasu i urzędników, którzy mi dostarczą informacje, bo to nie jest żadna wiedza tajemna. Ale nie sądzę, byśmy musieli wycofywać się, czy ja, czy Gronicki, z pomysłu, że system może być skonstruowany na tych zasadach. Przy czym chcę od razu powiedzieć, że ja osobiście jeszcze proponowałem jeden element, który trochę komplikuje system, ale daje pewnego rodzaju elementarne bezpieczeństwo socjalne czy społeczne, jak to woli, i polityczne. To jest to, żeby wprowadzić kwotę wolną od opodatkowania przypisaną na osobę w gospodarstwie domowym, a nie tylko na podatnika. Tak? To czyniłoby ten podatek możliwym do przeprowadzenia. Tak? W związku z tym tu nie widzę powodu. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym do tej opowieści, smutnej opowieści, bo to jest smutna opowieść o dławieniu przez fiskusa polskiej przedsiębiorczości, powiedzieć, że to nie jest tylko dławienie sektora prywatnego. I to nie jest tylko dławienie małej przedsiębiorczości. To jest także metoda drenowania przez fiskusa zasobów z przedsiębiorstw publicznych. No, przykładem jest danina nałożona de facto na KGHM, no bo w Polsce głównie miedzi i srebro wydobywa ta jedna firma, która jest daniną, która ma podwójnie negatywne skutki. Pierwszy negatywny skutek jest taki, że natychmiast po wprowadzeniu tego opodatkowania wartość giełdowa spółki spadła. Natychmiast wartość giełdowa spółki spadła, można to zobaczyć. I oczywiście zarówno polski system budżetowy poniósł konsekwencje, jak i inwestorzy, ale nawet nie to jest ważne. Ważne jest to, że w konsekwencji potencjalni inwestorzy, którzy w Polsce chcieliby inwestować, na przykład wydobywanie, wiercenia i ewentualne wydobywanie gazu łupkowego, wzięli nogi za pas, bo zrozumieli, że nawet jeżeli im się powiedzie, to staną wobec sytuacji, kiedy ktoś kiedyś powie, zmieniam reguły gry i obciążę was dodatkową daniną. Nie da się w przypadku inwestycji o takim poziomie ryzyka, o takich wymaganiach kapitałowych i takim długim okresie zwrotu prowadzić polityki, kiedy nie ma pewności reżimu podatkowego w tym zakresie. Tak? Kiedy można sobie wyobrazić sytuację wręcz jednorazowej daniny nazywanej rozwiązaniem systemowym. Tak? A dlaczego to zrobił fiskus? Bo tylko chodziło o to, żeby wypłacić mniejszą dywidendą inwestorom zagranicznym, którzy nie są głupi, to się wiedzą, jak są w ten sposób traktowani. No, to się nie opłaca żadnemu państwu, chcę wyraźnie powiedzieć. Ja nazywam to, co zresztą jest opisane w tym raporcie Polityka Surowcowa Polski, rzecz o tym, czego nie ma, ja nazywam to postępowaniem chytrego poborcy podatkowego. Bo to nawet nie jest postępowanie księgowego, bo księgowy przynajmniej robi rachunek po obydwu stronach. A już nie mówię, że to nie jest postępowanie ekonomisty, które myśli o przychodach przyszłego okresu, o inwestowaniu. To jest postępowanie chytrego poborcy podatkowego, którego ja po prostu w żaden sposób ekonomicznie ani politycznie nie jestem w stanie zaakceptować. Ja ten syndrom nazywam
sektą wyznawców świętego arkusza kalkulacyjnego, bo tylko w arkuszu kalkulacyjnym, jak weźmiemy, a Państwo doskonale to znają, funkcje nieliniowe i wpisując wyższą stawkę podatku w jednej kolumnie powiązaną w drugą, to mamy wzrost wpływu i tak to wychodzi. Natomiast oczywiście życie, już nie odwołując się koniecznie do krzywej Laffera, pokazuje, że im wyższe opodatkowanie, tym rząd z tego tytułu ma mniej, a nie więcej. I akcyza kolejna podniesiona na wyroby tytoniowe udowodniła, że rząd otrzymuje oczywiście niższe wpływy budżetowe z tego tytułu, a już nawet nie opłaca się przemycać ze wschodu, tylko zakładać nielegalne fabryki, które właśnie jedna z nich pod Warszawą wpadła, gdzie była profesjonalna linia produkcyjna i produkcja szła w miliony sztuk papierosów, które trafiały w ten sposób na rynek. Ale chcę tutaj powiedzieć jeszcze inną rzecz, mianowicie, że w Polsce to jest kwestia nie tylko przepisów podatkowych jako takich. W tym roku opublikowano kolejny raz indeks najbardziej miejsca, które najbardziej na świecie komplikuje przepisy. I Polska zajęła pierwsze miejsce w Europie, a siódme w świecie, jeżeli chodzi o poziom skomplikowania przepisów. A co oczywiście za tym idzie, no, utrudnia się w życie nie tylko w obszarze czysto podatkowym, ale jakikolwiek innym. Właśnie wracam do spotkania z krakowskim przedsiębiorcą, który podarował mi taką kartkę. Otóż ma przy swojej kamienicy kawałek ziemi, to jest 4 metry na 4 metry i tam chciał zasadzić kwiatki, ale się okazuje, że zasadzenie kwiatków na 16 metrach kwadratowych trawnika będzie go kosztowało, jeżeli chodzi o pozwolenia, 5000 zł. Tutaj jest wykaz, jakie kwiaty może posadzić, w jakiej odległości od siebie, bo inaczej zostanie ukarany. Także oprócz tego, że chciał zadbać o estetykę, a zwłaszcza, że na terenie zamkniętym, gdzie miasto nie miało dostępu, stworzył taki ogródek, gdzie król, nie król, tylko któraś z członków rodziny królewskiej Holandii zwiedzała i powiedziała, że to jest jeszcze lepiej niż w ich kraju, to tutaj, żeby coś takiego zrobić, to kosztuje takie pieniądze, wymaga dokumentacji kierownika prac, nadzór inspektorski i tak dalej. Także doszliśmy do poziomu, w którym naprawdę pod pewnymi względami za tak zwanej przysłowiowej komuny było lepiej niż jest dzisiaj. Także muszę to powiedzieć jako człowiek, który walczył z systemem i był w opozycji nie demokratycznej, tylko antykomunistycznej. To jest różnica. Chciałbym to uzupełnić dwoma informacjami. Pierwsza jest taka, że wtedy, kiedy został obniżony podatek od przedsiębiorców CIT z 27 do 19% i w konsekwencji został wprowadzony ten liniowy podatek, bo wszyscy zostali objęci takim podatkiem, prowadzą działalność gospodarczą, to oczywiście były powątpiewania, czy my nie będziemy mieli luki budżetowej. Tak? Ja wtedy brałem na siebie odpowiedzialność jako minister gospodarki, zapewniając publicznie, że będziemy mieli dodatni wynik w drugim roku finansowym. W pierwszym roku, w tym samym roku, w którym obniżyliśmy podatek, stało się to w pierwszej połowie roku, w tym samym roku wpływy były wyższe. To jest najlepszy dowód, że trzeba myśleć ekonomicznie, nie myśleć biurokratycznie, nie myśleć kalkulacyjnie, tylko myśleć ekonomicznie. Dobrze, to jest tak, ja jeszcze wrócę na moment do tego przykładu ogródka, że takie przepisy tworzą idioci, czy to jest jakaś wyjątkowa wiara w to, że nakładanie tego typu opłat no, spowoduje większe wpływy do budżetu? Opowiem. Ja rozumiem, że pan Andrzej ma problem z kategoryczną odpowiedzią, tak? Że... Nie, opowiem właśnie też historię, która była ilustracją do pana pytania. Otóż krytykowałem jakieś nowe pomysły jednego z ministrów. Zostałem poproszony o spotkanie i pan minister mi wyjaśnia, że właśnie ten obowiązek, który kwestionuje, to przecież nie dotyczy 99% obywateli, a tylko oni muszą w tym specjalnym formularzu wypełnić, że nie dotyczy.
i że tak naprawdę obowiązek dotyczy 1%. No jakby się wtedy pytam, no ale w takim razie skoro nie dotyczy 99%, to po co mają tracić nawet 5 minut swojego życia, żeby napisać, że nie dotyczy? Nie rozumiał, o co mi chodzi. No bo uznawał, że jego aktywność właśnie polega na tworzeniu kolejnych regulacji, które dzięki temu zostaną nazwane jego imienia i zamiast zasłużyć sobie u potomnych na skwer swojego imienia, ulicę, plac, a może nawet pomnik, że coś właśnie zlikwidował niepotrzebnego, on tworzy regulację swojego imienia, która będzie tylko ludziom zabierała czas i życie. Kiedy zadałem podobne pytanie marszałkowi Sejmu na debacie Business Center Club, czy w ogóle nie brali pod uwagę strategii deregulacyjnej swojej aktywności, zamiast tworzyć nowe przepisy, żeby tak jednego dnia, tak jak to zrobił ostatni rząd PRL-u, wprowadzając tak zwaną ustawę Wilczka 23 grudnia 1988 roku, po prostu zrobić ustawę, która liczy merytorycznie 40 kilka artykułów, a reszta to są przepisy przejściowe z długą listą ustaw, które tracą na ważności, to szczerze odpowiedział, że w ogóle takiej strategii nigdy nie brali pod uwagę, że można zlikwidować prawo. W Polsce według naszej oceny 90% prawa jest szkodliwa i niepotrzebna. I nie można rzucać na Unię Europejską, że to Unia na nas wymusza, bo w dużej mierze Unia wzmocniła poziom wolnego rynku, a nie osłabiła. Wzmocniła konkurencję, a nie ją ograniczyła. Także to Unia walczyła o to, żebyście dzisiaj mogli latać tanimi liniami, bo polski rząd próbował za wszelką cenę przedłużyć ochronę i monopol jedynej słusznego narodowego przewoźnika. To Unia wymusiła to, że dzisiaj mamy tanie połączenia telefoniczne, bo polski rząd chciał, żeby w Polsce było najdrożej i tak dalej, i tak dalej. Także w dużej mierze Unia była sprawcą większego postępu niż własny rząd. Chcę tylko powiedzieć na końcu tej wypowiedzi, że dzisiaj jest mowa o rosyjskich sankcjach. Już to słynna sprawa wystąpienia ambasadora tutaj w Krakowie i podano konsekwencje sankcji rosyjskiego rządu dla polskich przewoźników, polskich producentów jabłek. One mniej więcej wynoszą plus minus 2 miliardy złotych. Natomiast polski rząd produkuje raport, z którego wynika, że coroczne straty polskich przedsiębiorców z tytułu szkodliwych przepisów wprowadzanych przez polskich rządzących są na poziomie 70 miliardów złotych. Mamy działalność obcego rządu za 2 miliardy i własnego na poziomie 70 miliardów. Ja obiecuję, że do sankcji jeszcze wrócimy. Ja bym chciał zamknąć jednak ten temat mało optymistycznie podatku, bo tutaj chyba już nic nie wydyskutujemy. Natomiast ja jestem zaskoczony. To pan Andrzej szalenie pozytywnie mówił o Unii Europejskiej. Ja mam inne pytanie. Zakładam, że to może zainteresować i pewno bardziej zainteresuje, bo wpływu na podatki przez jakiś czas jeszcze nie będziecie mieli, ale macie wpływ na pieniądze europejskie. Panie profesorze, chciałem zapytać o te dotacje, granty, generalnie o pieniądze europejskie. Czy to pobudza przedsiębiorczość? Jeżeli przez przedsiębiorczość rozumieć taką działalność, która ma atrybuty innowacyjności, nowego zastosowania, to szkodzi. To znaczy im więcej pieniędzy europejskich przechodzi przez ręce polskich urzędników, tym mniej innowacyjna gospodarka i to w raporcie, który opublikowany został, ten raport jest świeżutki, podobny raport w sensie formatu, wspólnie z innymi kolegami opublikowałem w roku 2011. Nazywał się Kurs na innowacje. Między innymi jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. W istocie rzeczy było to o naszej obecności w Unii Europejskiej i sposobie wykorzystania środków unijnych. I jedna z tez tego raportu brzmiała: pieniądze przeznaczane na innowacyjność szkodzą innowacyjności polskiej gospodarki i nie mam powodu, by się z tej tezy wycofywać. To nie znaczy, że one nie mają znaczenia dla polskiej gospodarki. Miały znaczenie również dla pobudzania wzrostu. To znaczy, one działają głównie na zasadzie stymulatora popytu. Natomiast z całą pewnością nie służą temu, czemu powinny służyć, jako środki, które doprowadzają do zmiany struktury polskiej gospodarki i w konsekwencji podniesienia poziomu jej konkurencyjności w średnim i długim okresie. Temu te pieniądze nie służą. Mało tego, stają się z tego punktu widzenia w coraz większym stopniu ewidentnie obciążeniem.
Panie Andrzeju, ja rozumiem, że jako entuzjasta Unii Europejskiej prowokuje nieco. Dobrze, ale pieniędzy... Ja tylko wypowiedziałem się w bardzo ograniczonym zakresie, jeżeli chodzi o poziom zwiększenia w wielu obszarach wolności i konkurencji za sprawą właśnie Unii Europejskiej i biurokracji europejskiej. To inaczej, da się spożytkować te pieniądze lepiej? Znaczy, po pierwsze, one mają dosyć ograniczony charakter, o czym świadczą różnego rodzaju post factum analizy zrobione, zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie jednak udział środków tak zwanych unijnych odegrał zdecydowaną mniejszą rolę niż zmiany, które i bardzo fundamentalne reformy, które w tym kraju zostały przeprowadzone. Tak samo kwestia Irlandii, która w ciągu dwóch pokoleń przeskoczyła Wielką Brytanię pod względem dobrobytu, wynikała nie z pieniędzy unijnych, tylko z tego, że na przykład Irlandczycy mieli wtedy najbardziej konkurencyjny system podatkowy w Europie i większość firm nagle uzyskała rezydentury podatkowe w Irlandii po to, żeby operować na rynku europejskim. Stąd tak jak tutaj pan profesor zauważył, kwestia zwiększenia środków do wydania przez biurokrację, nawet gdyby to były środki gigantyczne, nie uczyni Polski lepszej, o czym świadczy przykład NRD, byłego NRD, gdzie rząd federalny Niemiec do tej pory przyznał się do kwoty ponad 2 bilionów euro, które nie emarek, tylko 2 bilionów euro, które zostały wpompowane w część wschodnią, gdzie są najlepsze autostrady w Europie, jakie sobie można wyobrazić, najlepsze światłowody, powierzchni magazynowe i wszystko inne, a mimo to mają dwucyfrowe bezrobocie, ludzie nadal emigrują do części zachodniej, która się rozsypuje, bo jest nieremontowana od 25 lat i jak widać pompowanie pieniędzy nie działa także. A pieniądze mają to do siebie, że prędzej czy później się skończą, chyba że Europejski Bank Centralny właśnie uruchamia drukarkę i będzie zalewał Europę papierem, bo to już trudno nazwać pieniądzem. Panie profesorze, dobrze, to ja zapytam. W takim razie, skoro taki wniosek z tego raportu, no nie tego, o którym pan mówił, to jest tak, że innowator musi być głodny i wtedy myśli i wtedy mamy szansę na Nobla kiedyś? Nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że to, co jest potrzebne dla przedsiębiorczości, to jest z jednej strony to, o czym mówiliśmy dotychczas, czyli usuwanie barier. Brak po prostu. Najzwyczajniej, żeby nie było przeszkód. Niestety życie ma to do siebie, że jakiegoś rodzaju ograniczenia są. Natomiast jeżeli... Wystarczy ustawa Wilczka. Przywrócić ustawę z PRL-u, najlepsza do tej pory, także... No proszę, do czego doszło? Ja się nie spodziewałem, że aż tak, no ale dobrze. No powołujmy się na Wilczka, dobrze. Chodzi o to, żeby nie było absolutnie niepotrzebnych przeszkód. To, że są jakieś ograniczenia, na przykład związane z ekologią, to jest zrozumiałe, natomiast chodzi o to, żeby było, one miały sens i żeby były faktycznie stosowane w taki sposób, który temu służy. No, to nie ma sensu. Tak, to nie ma absolutnie żadnego sensu. To jest czysty wymysł i absurd i nie jest to głupota, chcę by raz opowiedzieć. W tym szaleństwie, bo to jest szaleństwo, jest metoda. Jeszcze raz podkreślam, jaka metoda. Na końcu końców są ludzie, którzy tak naprawdę pracując w państwie, sprawując władzę publiczną, szukają własnego bezpieczeństwa. Przede wszystkim. Dwa. Co jest potrzebne? Niskie podatki. Nie mówię, że nie mają być podatki. Też i proste. Niskie i proste w egzekwowaniu podatki. Prosty system podatkowy. Co jest jeszcze potrzebne? Dostęp do kapitału. Dostęp do kapitału. Jest potrzebne niewątpliwie wiele innych rzeczy, w tym infrastruktura i porządny system edukacyjny, także egzekwowanie prawa, porządny system prawa. To jest potrzebne dla przedsiębiorczości, tak? Wiele więcej naprawdę nie trzeba. Z tego punktu widzenia, jeżeli już musimy środkami unijnymi to wspierać, to zawsze uważam, że lepiej, żeby to nie były granty, tylko były środki, które są pożyczki, pożyczane, poręczane. Można wyobrazić sobie system, kiedy ta uznaniowość urzędnicza, to co urzędnik uzna za innowacyjne, jest absolutnie zminimalizowana, a mamy system, który pozwala na dostęp do kapitału, dostęp do środków, które są potrzebne, bo bez tego nie da się uruchamiać przedsiębiorczości. Tak? Dlatego też nie chodzi o to, by z pieniędzy unijnych nie skorzystać, tylko zrozumieć, po pierwsze, że te pieniądze trzeba potraktować tak, jak znalezione. Ja to wszystkim mówię, którzy z tych pieniędzy korzystają. Pomyślcie o tym, że to są pieniądze znalezione.
Pieniądze znalezione najlepiej widać na używki albo na inwestycje. Każdy inny sposób użycia, czyli finansowania swoich bieżących wydatków, jest najgorszy z możliwych. Więc oczywiście nie proponuję używek. W związku z tym pozostaje tylko inwestycja, tak, rozsądna. To znaczy po to te środki używam, żeby stworzyć sobie możliwość efektywniejszej działalności w przyszłym okresie. I w związku z tym na pewno to, co państwo może zrobić, nie dotyczy samej innowacyjności. Innowacyjność mogą zrobić wyłącznie przedsiębiorcy. W związku z tym problem polega na tym, żeby użyć tych pieniędzy w taki sposób, który by rzeczywiście dostarczał im kapitał i posłużyły państwu dla usuwania tych przeszkód, o których mówimy. Co najbardziej to rząd potrzebuje innowacyjności w tym sensie, że tak jak zauważył znany może wam Hernando de Soto w takiej książce Inny Szlak, wydanej jeszcze przez Klub Rzymski na początku lat 90. ubiegłego wieku w Polsce, ludzie na świecie są tacy sami. Tak samo chcą pracować, zakładać rodziny, oszczędzać, korzystać z życia, ale to, co powoduje różnicę w poziomie ich dobrobytu, to jest i w efektach ich pracy, to jest system tak zwany instytucjonalno-prawny. Czyli czy mają lepszy system podatkowy w kraju, czy mają właśnie sprawniejszy rząd, czy mają lepiej funkcjonujące instytucje. I od lat twierdzę, że 100 najbogatszych Polaków nie byłoby bogatymi Polakami na tych różnych listach, które się pojawiają, gdyby w Polsce płacili podatki. Bo jak popatrzymy na ich historię, to większość z nich ma rezydentury podatkowe poza granicami Polski. Także ten system, który jest, jest systemem wyjątkowo wrednym i wrogim, a jest to system niestety nie, który spadł nam z powietrza, tylko jest to system zbudowany tu na miejscu już po 1989 roku. Kiedy na początku lat 90. przyjechał do Polski wybitny amerykański konstytucjonalista i później to opisuje w swojej książce o takim właśnie zmianach w Polsce, mówił, że widział, że mamy w Polsce taki moment konstytucyjny, gdzie tworzono ustrój i chodziło o takie fundamentalne zmiany. Ale rozmawiając z polskimi wybitnymi konstytucjonalistami, pytał się o ich jakby wizję systemu właśnie konstytucyjnego. I to, co słyszał, go mocno zaskakiwało, że wszyscy kończyli swoją wizję na wpisaniu do konstytucji praw człowieka obywatela. Nikt nie mówił o zdefiniowaniu roli rządu, żeby miał granice dla swojej aktywności. Ale dzisiaj rząd, zgodnie z informacją, którą podało Radio Gdańsk dwa dni temu, zajmuje się ustalaniem, czy Majran Lubczyk może być stosowany w barach mlecznych. Jeden z barów, który zastosował mleczny w Słupsku, ma milionową karę za stosowanie tych przypraw, a przecież zjeść się nie da, jeżeli coś nie smakuje. Także mamy system, w którym rząd może wszystko. Łącznie z tym, że jak zrobiliśmy analizę konstytucji przez naszych konstytucjonalistów, to na podstawie tej konstytucji w Polsce można swobodnie prowadzić system monopartyjny. Ja powiem, że może wszystko, gdy chodzi o przeszkadzanie, nie jest w stanie zrobić nic, gdy chodzi o rozwiązywanie. Lub bardzo niewiele, gdy chodzi o rozwiązywanie. No dobrze, to jeden przykład. Jeden z najbogatszych Polaków mówi, że ci, którzy mają problemy, myśląc o biurokracji, no to znaczy, że sobie nie radzą, że jest całkiem nieźle, trzeba tylko umieć sobie radzić. To jest tak, że my demonizujemy biurokrację. Biurokracja się nie bierze z powietrza, ona się samo nie zatrudnia w urzędach, prawda? Ona jest efektem decyzji politycznych i mnożeniem prawa, bo jeżeli polski rząd i polski parlament przyjmuje coraz więcej absurdalnych przepisów, które właśnie dotyczą tego, że minister finansów zajmuje się określaniem składu przypraw, jakie mogą używać bary mleczne, no to cholera jasna, nie ma czasu na poważne rządzenie, to wtedy nie ma czasu na politykę surowcową, która jest strategiczna i nie zostaniemy Norwegią z eksploatacją swoich zasobów gazu z łupków, tylko będziemy właśnie ciągle wyglądać na pieniądze, na te znaleźne, o których mówi pan profesor. Panie profesorze, dobrze, to taka naiwne pytanie mi chodzi po głowie. No, co się musi stać, żeby to się zmieniło? Bo ja tu żadnego plusa nie widzę. Mówimy o pewnym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorczości, bo na drugim biegunie trzeba powiedzieć, przy tych wszystkich, naprawdę przy tych wszystkich problemach obydwaj zeznajemy w ten sam sposób, tak? Nie umawiając się. Tak? Nie umawiając się. Nie wymieniając, że będziemy razem zajmowali. Pewnie było oczekiwanie, że będziemy mieli trochę inne spojrzenia, a mamy takie same.
Czyli jest już tak źle. To właśnie, że dobrze pan Andrzej to powiedział. Że intelektualnie tak. Jest tak dobrze, no bo ludzie, którzy chcą to zobaczyć, to widzą, tak? Nie potrzeba wielkiego wysiłku, żeby to zobaczyć. Tak? Natomiast problem z drugiej strony trzeba powiedzieć, że mimo tego wszystkiego polska przedsiębiorczość naprawdę jest żywa, jest aktywna, nie jest. To, że ja powiedziałem, że jest dławiona, to jeszcze wcale nie znaczy, że nie jest naszą siłą napędową. Pytanie, jak długo? I pytanie, czy sama przedsiębiorczość wystarczy do rozwiązywania różnych problemów, których przedsiębiorcy rozwiązać nie są w stanie, tak? No nie są w stanie, bo jeżeli dzisiaj polskie firmy są numerem jeden, jeżeli chodzi o spedycje w Europie i rząd niemiecki wprowadza na swoim terytorium wynagrodzenie minimalne, czy godzinową stawkę minimalną i próbuje objąć przejazd polskich firm przez terytorium tymi przepisami, to oczywiście robi to moim zdaniem i według ocen bezprawnie, ale polski rząd dopiero w wyniku strajku polskich przewoźników zaczyna zajmować jakiekolwiek stanowisko. Rozwiązaniem jest rząd fachowców z Hausnerem jako premierem? Panie Andrzeju, chyba pan będzie łatwiej odpowiedzieć. Odpowiem słowami zmarłego kilka dni temu premiera Singapuru, który zapytany, dlaczego się w Singapurze tak dobrze dzieje i co jest potrzebne do rządzenia, odpowiedział, że do rządzenia potrzebne jest tylko jedno, kompetencje moralne. A kompetencje moralne sprawiają, że wtedy łatwo podejmować decyzje i wybierać te rozwiązania, które sprawdziły się na świecie, a które przyczyniają się do wzrostu dobrobytu społecznego. Bo z tego, jak tutaj razem zeznajemy, rząd ma jakąś wyjątkową zdolność, w cudzysłowie, do wybierania tych rozwiązań, które są gorsze, są bardziej niż mniej szkodliwe. W zeszłym roku była prezentacja kolejnego raportu w Kancelarii Prezydenta, chyba nawet obaj byliśmy OECD, gdzie co dwa lata OECD przedstawia sytuację w Polsce i tam pojawia się taki stały element, mianowicie, że gdyby Polska przyjęła dzisiaj najniższy poziom regulacji, jaki jest w innych krajach Unii Europejskiej, to bez pieniędzy europejskich miało od razu zauważanie o kilka procent wyższy wzrost gospodarczy. Wystarczy zlikwidować te szkodliwe przepisy, które, jak mówię, generują już w samej przedsiębiorczości 70 miliardów rocznie strat i jest tak w innych też obszarach, żeby Polska stała się krajem niebywałego dwucyfrowego rozwoju. Dzień dobry, Mateusz Czarapak, koło Naukowe Indeks. Ja tak sobie na początku pozwolę zacytować pana profesora Hausnera. Było takie zdanie, jeżeli chcemy mieć dobry rząd, jakby tą pierwszą część cytuję, a pozwolę sobie drugą część dodać od siebie. Ja twierdzę, że musimy mieć świadomych obywateli, bo jednak jeżeli byśmy mieli świadomych i wykształconych obywateli, którzy de facto decydują o tym rządzie, to może sprawy miałyby się inaczej niż mają teraz. Jednakże te 40%, które chodzą na wybory, widocznie tej świadomości nie posiadają. I też nie podzielam tego optymizmu, że jakby Polacy są tacy zorientowani w tych kwestiach, o tak powiem. Ale żeby tutaj nie być takim jednoznacznym i tak ganić Polaków, że to my jesteśmy tacy beznadziejni i tak dalej, chciałbym przywołać tutaj nawet takie dłuższe i starsze demokracje jak Grecja. Ostatnio w wyborach wygrywa Syriza, która obiecuje gruszki na wierzbie tak naprawdę. Właściwie obietnice nie do spełnienia, ludzie głosują. Kolejna rzecz. Podemos w Hiszpanii. Teraz również mają wysokie poparcie. Również obiecują gruszki na wierzbie. Ludzie głosują. O ile się nie mylę, tam we wszystkich sondażach są wysoko. I tutaj pytanie, czy problem nie tkwi jednak w naszych obywatelach, którzy jeżeli posiadaliby odpowiedni poziom świadomości gospodarczej, nie głosowaliby po prostu na osoby, które w tym momencie piastują wysokie stanowiska. To wszystko. Dziękuję. Pytanie do pana profesora i też do pana prezydenta. Dziękuję. Panie profesorze, skoro został pan wołany. Ja się oczywiście nie mam powodu nie zgodzić, że dla tej układanki, dla tego pozytywnego scenariusza, ja naprawdę jestem człowiekiem, który wierzy w pozytywny scenariusz. Ja uważam, że my sobie poradzimy. Potrzebne są aktywni obywatele, tacy jakich ty opisujesz. Czy to tylko samo z siebie wystarczy? Nie. Potrzebni są także aktywne reprezentacje, również ta reprezentacja przedsiębiorców. Potrzebne jest inne ustawodawstwo.
Potrzebne są pewne zmiany instytucjonalne. Dziesiątki rzeczy jest potrzebnych. Problem zaczyna się od tego, jak to ruszyć, w którym miejscu ta zmiana pozytywna. To buksowanie powinno być pchnięciem na właściwą. Przynajmniej parę razy nam się w tej historii 25-lecia jednak pewne rzeczy pchnąć do przodu udało, no bo ja już nie wspominam tylko tego aktu założycielskiego, jaki powstał po 89 roku. Jak założycielski powstał w 88 moim zdaniem, no, jeszcze przed okrągłym stołem były zmiany o wiele dalej idące niż przy okrągłym stole. W sprawach gospodarczych tak, ale nie we wszystkich gospodarczych. Innych. A nie we wszystkich innych, tak. Więc oczywiście piszę po stronie pozytywów naszej historii działalność rządu Balcerowiczowskiego i osiągnięcia Leszka Balcerowicza. Przy wszystkich wątpliwościach co do niektórych rozwiązań, szczególnie osobiście oponowałem przeciwko wprowadzaniu zmian w służbie zdrowia. Uważałem, że to rozwiązanie doprowadzi do ogromnego zadłużania systemu i tak się niestety stało. Przestrzegałem przed tym, próbowałem temu zapobiec, nie udało się. Uważam, że rząd Buzka był rządem, który naprawdę istotne rzeczy pchał do przodu. I nieskromnie powiem, że te dwa rządy, w których odgrywałem rolę gospodarczą, także w wielu sprawach zrobiły sporo. Nie chcę powiedzieć, że dużo, nie chcę wymieniać tego na równi, bo jestem w niezręcznej sytuacji. Więc dawało się. I to dawało się nie odcinkowo, tylko dawało się szerzej. Więc uważam, że to nie jest poza naszą możliwością, żeby się i teraz udało. Natomiast oczywiście, że to jest trochę tak, że jaka władza, takie zachowanie obywateli. Jacy obywatele, taka jest wyłaniana władza. Natomiast odwoływanie się tylko wyłącznie w tym momencie do poczucia obywatelskości, do poczucia odpowiedzialności jest mało przekonywujące, bo też trzeba pamiętać, że ludzie jako obywatele mają poczucie, jak ich państwo traktuje. W większości brak zaufania do państwa no wynika z takiego, a nie innego traktowania obywateli. Tak? Ja często mówię, że to jest państwo ślepe na jedno oko. To znaczy takie państwo, które oczywiście potrafi każdego słabego znaleźć i wytropić i doprowadzić do uznania, że jest przestępcą. Natomiast odpuszcza bardzo wiele rzeczy wtedy, kiedy jest to wygodne. Czy teza, że Polacy źle głosują i wybierają niewłaściwych kandydatów jest moim zdaniem całkowicie nietrafiona i fałszywa? Bo po pierwsze tak mały procent głosujących wiąże się z tym, że większość moich znajomych nie bierze świadomie udziału w wyborach, bo nie ma na kogo głosować. Jeżeli głosują, to głosują tylko na kandydatów do Senatu, gdzie trafiają się ludzie odpowiedzialni, niezależni. Natomiast głosowanie na tak zwaną listę partyjną jest mało satysfakcjonujące. Stąd ewidentnie ta zmiana, za którą obecna partia rządząca uzyskała kilkaset tysięcy podpisów, czyli wprowadzenie okręgów jednomandatowych w systemie większościowym, spowodowałoby jedno. Nie uzdrowiłaby sytuacji. W Polsce to nie jest remedium na wszystko, tak jak nie przedstawiają zwolennicy, ale spowodowałaby, że listy nie są ustalane w Warszawie przez wązów partyjnych i biurokrację, tylko muszą się liczyć z lokalnymi autorytetami, które są zakorzenieni tutaj, zakorzenione w lokalnych społecznościach. To by zmieniło już sporo w polskiej polityce. Także to jest jeden z warunków tej instytucjonalnej zmiany. A naprawdę poziom edukacji, gdyby w Polsce był w rękach rodziców i społeczeństwa, doprowadziłby do tego, co widzimy w Szwajcarii, gdzie oświata publiczna jest w dosyć ograniczonym zakresie. Mianowicie, że były dwa w ostatnich latach znamienne referenda. Raz zapytano się Szwajcarów, czy chcą mieć dłuższy, tak zwany bezpłatny urlop, ale wyjaśniono im, że muszą i tak sami ze swoich podatków za to zapłacić. I drugi referendum z jesieni zeszłego roku, kiedy zapytano się ich, czy mimo wzrostu podwyżek prywatnych cen ubezpieczenia zdrowotnego chcą państwowego systemu zdrowia. I w obu tych referendach Szwajcarzy powiedzieli, że nie chcą państwowego systemu ubezpieczeń, żeby rząd zajmował się ich zdrowiem i nie chcą dłuższych urlopów, za które de facto i tak sami muszą z własnych pieniędzy zapłacić. To jest efekt dobrej edukacji.
Ja nie chciałbym, żebyśmy... Tej polityki było dużo i jest. Natomiast ja jedną rzecz tylko. Mi się bardzo to pytanie podobało, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ja w którymś momencie powiedziałem coś o naszej mentalności. Panowie zaprotestowali i tak się zastanawiam, wracając do tego referendum szwajcarskiego, o którym pan mówił, czy my zagłosowalibyśmy podobnie. Ja uważam, że nie. Czyli nie, absolutnie jednak... nie. Ale nie? Szwajcarom powiedziano, chcesz mieć bezpłatny urlop, ale sam za niego zapłacisz, bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Ma tylko te, które wcześniej ci zabierze. No, jak uczciwie się stawia sprawę i jak robimy badania dotyczące podatku liniowego od lat i nie wymieniając, że chodzi o podatek liniowy, tylko zadając tak, żeby nie ukierunkować od razu na emocje z tym związane, to około 80-kilku% polskiego społeczeństwa popiera rozwiązanie w postaci podatku proporcjonalnego, bo to podatek liniowy jest mylącą nazwą, podatku proporcjonalnego. Bardzo bym chciał, żeby było tak, jak pan mówi. Nie, ale oczywiście. Ale dobrze. Kolejne pytanie. Mamy kwadrans. Na początek taka krótka dygresja. Jakub Kwaśny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Tak słuchając przynajmniej tej pierwszej części debaty, to przyszło mi na myśl hasło jednej z kandydatek na prezydenta RP, że w Polsce trzeba prawo napisać od nowa. Tak przynajmniej wywnioskowałem z tej debaty, a przynajmniej prawo podatkowe. I właśnie o to chciałem zapytać panu, ponieważ swego czasu Andrzej Leper bardzo dużo mówił o podatku obrotowym, a nie tak dawno oglądałem starcie pana profesora Roberta Gwiazdowskiego, który zmienił tylko nazwę na podatek przychodowy. Co panowie sądzą? Czy nie uprościłoby to systemu? Powiem, jednym z podstawowych argumentów przynajmniej pana Gwiazdowskiego było to, że dzisiaj w Polsce podatki przedsiębiorców, podatki płacą ci, których nie stać na duże kancelarie i tak zwaną optymalizację podatkową. Jako, że to jest nasza koncepcja od kilkunastu lat, powiem w ten sposób, że raporty NIK-u od lat pokazują, że w Polsce płacenie podatku tak zwanego CIT jest 80% około firm w Polsce legalnie nie płaci tego podatku. Że jak ten podatek się płaci wtedy, kiedy idzie się na giełdę, żeby wykazać przed inwestorami, że się ma jakieś przychody, czy się wykazuje, jak się idzie do banku po kredyt, wtedy podatek się wykazuje. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że efektywność tego podatku jest między 0,3 a między 0,7. Czyli jeżeli weźmiemy obrót firm, które płacą ten podatek i przyłożymy do kwot, które zapłaciły, to jest właśnie ta relacja 0,3 do 0,7 przy nominalnej stawce 19%. Rząd z tym walczy, próbując cały czas ingerować w katalog tak zwanych kosztów podatkowych. I cały czas to się zmienia, zmieniają się interpretacje, stąd firmy wpadają i popadają w ten sposób w tarapaty i wieloletnie procesy, bo na przykład herbata podana inspektorowi skarbowemu w czasie kontroli nie można od niej odliczyć VAT, a inaczej można i to inspektor skarbowy chytrze potrafi później w czasie kontroli wykryć, że tą herbatą, którą poczęstowano, to akurat odliczono VAT, a nie powinno. I to są takie pułapki, które można wpaść. Stąd zamiast tworzyć bardzo skomplikowany katalog kosztów uzyskania, my proponujemy właśnie 1% od legalnie wystawionych faktur VAT-owskich, żeby firma zapłaciła. To unika gry o sumie zerowej, a rząd ma z tego tytułu dwa razy większe wpływy niż ma do tej pory. Stąd jest to zero-jedynkowy podatek, także nie ma żadnych tutaj kontroli i uznaniowości po stronie aparatu, a dzisiaj tak niestety się dzieje przy nominalnej, jak mówię, stawce 19%, która jest o wiele lepsza niż 27%, natomiast sama konstrukcja jest zbyt skomplikowana i naraża przedsiębiorcę na permanentny zarzut, że coś właśnie nie odliczył od tego czy innego. Ja jestem dzisiaj od liczenia czasu. Ostatnie pytanie, dobrze? Ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. Proszę. Dzień dobry, Piotr Gula. Jestem studentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałem powiedzieć o tym, że skoro znamy stan prawa i stan społeczeństwa polskiego i uczeni, nawet tutaj zebrani, zgadzają się co do tego, że ten system kuleje, nawet znamy remedia, niezależnie od opcji politycznych, ponieważ trzeba iść w którąś stronę, co w Polsce przy obecnym stanie elit rządzących raczej nie ma szansy powodzenia, bo przy obecnej władzy raczej nie należy się spodziewać rychłych zmian. Co musi nastąpić w takim razie? Bo
Czy to musi być jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład, nie wiem, czy to w krótkiej perspektywie albo dłuższej musi doprowadzić do bankructwa państwa, żeby doszli do władzy zupełnie nowi ludzie, czy zgadzam się z Mateuszem, który powiedział o aktywizacji społeczeństwa, ale czy nie należałoby pomyśleć również nad aktywizacją elit rządzących i autorytetów, ponieważ w Polsce generalnie obecnie autorytety, również te naukowe, nie pchają się w żaden sposób do władzy, ponieważ wiedzą, że brzydzą się tym, żeby iść do władzy. Czy nie należałoby tego w jakiś sposób zmienić, ponieważ w tym momencie żaden urząd nie cieszy się autorytetem tak naprawdę. Największym autorytetem, który jest zaufaniem społecznym, obecnie cieszy się urząd prezydenta, który tak naprawdę ma bardzo rzadko szansę do wypowiedzenia się i dlatego jest obdarzony największym zaufaniem. Co należy stworzyć, jakby co należy przedsięwziąć, żeby te autorytety u nas doszły do lepszego głosu, żeby miały szansę w ogóle powodzenia i posłuchu u społeczeństwa? Jeżeli wygłosił pan taką mowę, to rozumiem, że za chwilę zorganizuje pan siebie i kolegów do nowej formacji, która zacznie walczyć o naprawę naszego kraju, nie czekając, aż zrobią to partie zasiedziałe na scenie, bo jak widać, trudno od nich już wymagać jakiejkolwiek myśli głębszej, strategicznej, dotyczącej własnej ojczyzny. A tak mówiąc, też trochę obserwując ostatnie wydarzenia w Europie i w pobliżu Europy, to naprawdę nie wiadomo, jakie wydarzenie spowoduje cały ciąg zmiany systemu. Tak jak w Tunezji podpalenie się młodego chłopaka, któremu władze odmawiały prawa do tego, żeby miał skromny stragan i już łapówki nie pomagały, no spowodowało rewolucję. Także czasami wystarczy jeden zaskakujący przypadek i system naprawdę jest w stanie się wywrócić. Panie profesorze. Kluczem do sprawy, jeżeli myśleć pozytywnym scenariuszem, jest kwestia przywództwa politycznego. I nie chodzi mi w tym momencie o rozważania czysto personalne, tylko o typ osobowości czy typ sprawowania władzy politycznej, która rzeczywiście jest przywództwem. Na czym polega przywództwo polityczne? Na tym, że przedstawiam sposób rozwiązania najważniejszych problemów i potrafię mobilizować sojuszników dla ich rozwiązania i zwalczać oponentów, korzystając z tych środków, które mam jako środki demokratyczne, chcę wyraźnie podkreślić. Tak? Problem polega na tym, że w Polsce tak rozumiane przywództwo zanikło. Zanikło. Zostało zastąpione innym wzorem, który nie jest wzorem adekwatnym do rozwiązywania problemów. Jeżeli w związku z tym nie potrafimy wyłonić tego przywództwa, na co składa się zarówno to, co się dzieje w partiach, jak i co się dzieje w wyborach, pozostaje nam wiara w to, że albo zagrożenie zewnętrzne wymusi na nas wspólne działanie dla osiągnięcia przynajmniej niektórych celów, albo nastąpi jakiś rodzaj załamania na tyle istotnego, że będzie konieczność historyczna i konieczność przymusowa. Oczywiście istnieją też pozytywne możliwości wywierania wpływu z boku lub od dołu. Ja z całą pewnością sądzę, że mając takie spojrzenie, jakie masz i tak jak kolega, powinniście pomyśleć o tym, w jakiego rodzaju, nie kogo poprzeć, tylko jakiego rodzaju wasze generacyjne rozwiązania szukać i budować alternatywy na przyszłość. Tak jest moim zdaniem. Większość tych, którzy przychodzi do partii politycznych, wiedzie swoją drogę od noszenia teczek za posłami i przy okazji uczą się różnych rzeczy, więc jak patrzę na młodych w różnych ugrupowaniach, to czasami się ich bardziej boję niż tych starych, bo tych starych znam, a o tych młodych mogę się spodziewać wszystkiego. W związku z tym prawdopodobnie nie chodzi o zmianę generacyjną tak prosto rozumianą, ale chodzi o zmianę generacyjną i polityczną. Ponadto mam wrażenie, że akurat ja czy pan należymy do ludzi, którzy wypowiadamy się publicznie, nie upominamy się o to, żeby ktoś nam dawał forum, po prostu wykorzystujemy te możliwości i wykorzystujemy coś, co można nazwać autorytetem, ja swoją pozycję uniwersytecką, do tego, by wypowiadać się w sprawach publicznych na swoją odpowiedzialność. Pamiętając, że jestem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, w związku z tym nie zgłaszam żadnych sympatii i antypatii w stosunku do partii, ale angażuję się w sprawy publiczne, piszę różnego rodzaju raporty, namawiam ludzi do pisania. Te raporty są dostępne dla wszystkich i staram się pokazywać, jak można rozwiązać różnego rodzaju problemy. Natomiast oczywiście, że nie mam żadnej zdolności ich rozwiązywania, no ale gdyby znacznie więcej osób niż te, które ja potrafię zmobilizować, dałoby się zmobilizować do szukania poparcia dla dobrych rozwiązań, to moim zdaniem ta zmiana
polegająca na po prostu rzeczywistym reformowaniu i kontynuowaniu pozytywnych procesów byłaby bardziej możliwa. W przeciwnym razie albo będzie nam sprzyjać opatrzność, albo po prostu będziemy robić to od nowa. Miejmy nadzieję, że lepiej, bo to już wy będziecie robić. Tego wam nie życzę. Bardzo krótko. Króciutko, dosłownie już ostatnie zdanie. Też zgadzam się z Piotrkiem w 100% o tym, co powiedział, ale teraz do pana profesora. Jeżeli chodzi o założenie partii, no to jak wiemy, nie jest to tak lekko i taki monopol, jaki teraz posiadają partie obecne rządzące i to finansowanie, które otrzymują, no myślę, że nam studentom byłoby ciężko zdobyć takie finansowanie, a jeżeli nawet byśmy zdobyli, zaraz byśmy byli oskarżeni, że wspieramy lobby tej firmy, która nas na przykład finansuje. To takie ostatnie odniesienie. No i chyba to będzie ostatnie, bo 20 pomieliśmy skończyć i dziękuję. Proszę pamiętać, że idee rządzą światem, a nie pieniądze i nie układy. Niekoniecznie trzeba zaczynać od razu od partii. Może trzeba założyć stowarzyszenie, ale z myślą. Ponadto wy macie w odróżnieniu na przykład od mojego pokolenia, bo moje pokolenie współuczestniczyło w procesie zmieniania Polski, i potrzebna jest poważna zmiana generacyjna. Tego pośredniego pokolenia nie ma, bo wyemigrowało w stanie wojennym i jest luką w Polsce. Dlatego między innymi nie ma ludzi w zbyt wielu średnim pokoleniu, które mogłoby mieć chęć uczestniczenia w tak rozumianej polityce. Że to wasze pokolenie musi sobie wyobrazić nie to, jak się dzieje dzisiaj, tylko patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, wyobrazić sobie Polskę i pozytywnie, i także w sensie negatywnych scenariuszy na zasadzie 15 i 20 lat. I musicie znaleźć takie tematy, których żadna władza i żadni ludzie starszego pokolenia nie podejmują, bo ich nie rozumieją. A wy je powinniście umieć zrozumieć i na tym będzie budowana wasza przyszłość polityczna. Wyprzedźcie swój czas. Aż te problemy się pojawią, zacznijcie o nich mówić. Wniosek z naszego spotkania jest pozytywny i dobry. Wszystko w waszych rękach. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia.